W krainie, jaką już znacie, pod tytułem Było, by miło, ludzie nie działają, a w związku z tym nie osiągają. To musi być dla was bardzo jasne i oczywiste. Większość ludzi nie zarabia dużych pieniędzy, bo oni na niej ciężko nie pracują. Większość zawodników nie gra w Bundeslidze i Ekstraklasie, bo na to sobie nie zapracowali. Wszystko wynika z czegoś. Jeżeli będziecie normalni, nic w swoim życiu fenomenalnego nie osiągniecie. Nie ma takiej opcji. Zapomnijcie. Trzeba być nienormalnym, trzeba być innym. I teraz ta inność może się przejawiać w tym, że wasi koledzy idą na imprezę, a wy siedzicie w domu i uczycie się czegoś. Wasi koledzy rano wstają, zaspani, idą do szkoły, a wy rano robicie trening. To jest ta inność. To, że wy na przykład będziecie wierzyć w te marzenia i będziecie starali się je osiągnąć, a inni będą wam przycinać te skrzydła. Trzeba być innym, trzeba być nienormalnym. Jeżeli będziecie normalni, to gówno w swoim życiu osiągniecie. Nic. Wy życie fenomenalne. Osiągać niesamowite rzeczy. To jest powód, żeby się poświęcić na maksa. Bo tylko, moim zdaniem, tylko osiąganie takich rzeczy, jak te najwyższe cele, jest warte przeżycia. I nigdy się nie słuchajcie nikogo, kto wam powie, że nie wiem, trzeba sobie stawiać realne cele. Kto ma czelność uważać, co jest dla was realne, a co nie? To od was, każdego z was osobno, zależy, co wy osiągniecie. Nie ode mnie, nie od waszych rodziców, tylko od was. Będziecie bardziej pracowici, będziecie osiągać więcej. To jest bardzo proste. Wy musicie dobrze zrozumieć, że wy walczycie o życie marzeń albo życie przeciętne. Generalnie jest albo, albo. U większości ludzi to wygląda tak, że przez większość swojego dnia chodzą do pracy, której nienawidzą, nie lubią. Jak nie lubią, to jeszcze jest pół biedy. Ale masę osób nienawidzi swojej pracy i to jest, domyślam się, większość z waszych rodziców. Skończyli szkołę, poszli do pracy, pracują gdzieś tam. 8 godzin z życia każdego jednego wyjęte. Ile jest warte wasze życie? Ile jest warta godzina waszego życia? 5 zł? 10 zł? 20 zł? Wycencie sami przed sobą swoje życie. Ile ona jest warta? 50 zł jest godzina z waszego życia warta, żeby robić rzeczy, których nienawidzicie? Wszyscy wybitni ludzie, nie wiem, możemy mówić właśnie znowu Arnold Schwarzenegger, możemy mówić Cristiano Ronaldo, możemy mówić Steve Jobs, możemy mówić generalnie o tych wybitnych jednostkach. Z nimi jest tak, że każdy z nich miał wizję, każdy miał jakieś pragnienie osiągnięcia czegoś fenomenalnego. I teraz Arnold w wieku tam 16 lat powiedział, że chce być najlepszym kulturystą wszechczasów. Cristiano Ronaldo, odbierając drugą złotą piłkę, powiedział, że on wcale nie chciał odebrać, nie było jego celem żadnym, żeby mieć 2 złote piłki, ani być najlepszym Portugalczykiem, tylko jego celem było zapisanie się w kartach historii piłki nożnej jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy. To są ich cele. I teraz panowie, im wyżej wy sobie będziecie stawiać te cele, tym większymi profesjonalistami będziecie musieli być, tym wasze umiejętności będą musiały bardziej wzrastać, dlatego te marzenie, tą swoją wizję wywindujcie na poważnie, jak się da, tylko jak najwyżej. Dlaczego? Bo tylko z tej pozycji woli osiągnięcia wybitnych rzeczy będzie wam się chciało dawać z siebie maksa. Maksa na treningu, maksa poza, uczyć się, edukować. Wtedy to ma sens, jeżeli chcecie osiągnąć coś fenomenalnego. Dla takich rzeczy warto jest poświęcić swoje życie.